Tytuł kursu: Zasady sporządzania planów, analiz i sprawozdań. Moduł: Analiza gospodarowania majątkiem przedsiębiorstwa oraz czynnikiem ludzkim. Temat: Istota i znaczenie kapitału ludzkiego. Witam Państwa. Na dzisiejszym wykładzie opowiem o istocie i znaczeniu kapitału ludzkiego. Rozpoczynając temat, należy wspomnieć o tym, iż człowiek w przedsiębiorstwie jest traktowany jako źródło kreowania wartości firmy i jej przewagi konkurencyjnej. To od pracujących, ich postaw i zdolności, dyspozycyjności i zaangażowania, współpracy i atmosfery w pracy oraz wielu innych czynników związanych z pracownikiem zależy konkurencyjność przedsiębiorstwa oraz jego wyniki ekonomiczno-finansowe i możliwości rozwojowe. Termin zasoby ludzkie jest pojęciem wartościującym. Podkreśla istotną rolę pracowników w procesie funkcjonowania organizacji. Zasoby ludzkie wpływają bowiem na wykorzystanie innych zasobów organizacji, materialnych, finansowych, dlatego też pojęcie to zastąpiło inne, dotychczas stosowane, jak na przykład siła robocza lub personel. Kapitał ludzki wskazuje, iż pojęcie to można rozpatrywać w wąskim i szerokim ujęciu. Kapitał ludzki w wąskim ujęciu wiąże się z wiedzą, poziomem wykształcenia oraz indywidualnymi kompetencjami ludzi. Szerokie ujęcie kapitału ludzkiego pozwala analizować zasoby wiedzy i umiejętności zawartych w poszczególnych osobach i społeczeństwie lub narodzie jako całości. Człowiek decyduje o zastosowaniu majątku, jego wykorzystaniu czy wymianie. I to od człowieka zależy efektywność środków i przedmiotów pracy. Inwestowanie w człowieka ma w przyszłości przyczyniać się do przynoszenia przedsiębiorstwu wymiernych korzyści. Nakłady ponoszone dla wzrostu wartości kapitału ludzkiego mają przede wszystkim charakter następujących działań: kształcenia szkolnego na wszystkich szczeblach, przysposobienia do zawodu podczas pracy, doskonalenia zawodowego dorosłych, świadczenia usług i udogodnień związanych z ochroną zdrowia i wpływających na długość życia, witalność, siłę i wigor ludzi. Dla potrzeb analitycznych wykorzystuje się różne pojęcia związane ze zbiorowością ludzką w przedsiębiorstwie: zasoby pracy lub zasoby ludzkie, zatrudnienie, personel, pracownicy, robotnicy, siła robocza, czynnik ludzki, kapitał ludzki oraz kapitał intelektualny. Zbiorowość pracowników w przedsiębiorstwie jest bardzo zróżnicowana. Ujmując pracowników tylko od strony ilościowej, pomija się fakt posiadania przez poszczególne osoby różnych kompetencji, kwalifikacji, które wpływają na ostateczne efekty pracy w przedsiębiorstwie. Próbą całościowego, a więc ilościowego i jakościowego podejścia do zespołów pracowniczych jest teoria kapitału ludzkiego. Teoria ta wyraźnie zaznacza, że pomiar kapitału ludzkiego nie może być ograniczony tylko do liczby zatrudnionych pracowników lub ich dyspozycyjnego czasu pracy. Na wartość kapitału ludzkiego wpływa szereg dodatkowych czynników, np. wiedza, zdolności i talenty, doświadczenie i wiele innych czynników. Kończąc nasz wykład, należy podsumować, że kapitał ludzki to wiedza, umiejętności i możliwości jednostki, które powinny być poszerzane i rozwijane, jeśli mają one służyć wzrostowi gospodarczemu. Dziękuję Państwu za wysłuchanie oraz do zobaczenia na następnym wykładzie. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.